O, dostałem. 50%. Kurde, gdzieś tu. Kurde, ja też dostałem te. Czekaj. Prawie. Dostałem. Dawaj na tył, dawaj na tył. Przyłkach. To jesteś ty? Dobra. No tak, tak. Kurde, samochód Cedek zostawialiśmy w tych krzakach. Gdzie ty wlazłeś? To on tutaj gdzieś zjechał niżej. Tak ze dwa dni potem wchodziłem, ale teraz widzę, że go nie ma. Chyba, że gdzieś tam jeszcze niżej zjechał. Może po prostu niezaciągnięty ręczny. Ale nie widzę, żeby tu gdzieś gdziekolwiek był. Ja myślę, że to jest jakiś tam czas oczekiwania, żeby wiesz, właśnie ludzie nie robili tak jak my teraz, że znajdą samochód i sobie jeden samochód, czy dwa na mapie i sobie zbierają. Budowali się, kurde, szczerze. O, całkiem ciekawie. Fajne miejsce w sumie na bazę. Blisko miasta. Wilki. Kurde, gdyby nie te drzewa, to byłby niezły widok na to miasto. O, cholera, tu idzie. Idą trzy wilki. Widzę, myślę. Ulicą po lewej. Wyglądają jak trochę prosiaczki. Mutowane. Kurde, gdzie jest gość, który strzelał? Tutaj teoretycznie można wejść na dach. Widzę, na wprost jest jakiś typ. Na wprost, na wprost, na wprost, na wprost. Leciał na prawą stronę. Tak, 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 tak. Leci na prawą stronę tam na te sklepy. Na ten? Tu się też da wejść. O, odpalił. O, tutaj się wejść. Chodź na ten, na sklep. Gdzie jest? No, przejechał furą, więc... Ja nie strzelam, nie strzelam, bo i tak go nie zabiłem. Ale jakby wysiadł? Czy strzelamy tak przez okno przednie? Nie, przez okno było ciężko go. Ja go przesunę, okay. Mogę go ściągnąć. Czeka, dwóch. Ale dwóch są. Ja go mogę ściągnąć z daleka. Czekaj, kurde, ten gość stoi, strzelamy? Prosto w łeb. Prosto w łeb dostał. Padł. Dobra. Ja mam go. Od tyłu. Od tyłu wygląda. Dostał. Na drzwi. No padł, padł przy drzwiach. Ale z tyłu? No, z tyłu? Leży ciało. Leży ciało z tyłu. Nie, nie, nie. Nie, wchodził do środka. Ja widzę ciało tam. Też widzę? I ciało widzę, no. Nie wiem, czy to on się tak pojawił, czy co? Nie wiem. Ale na górze jest. Nie? Na piętrze. Na ścianie masz okno. No. Tam, tam gdzieś przebiegał. Ale na pewno gość dostał. Chłonić. Kurde, mam tylko jeszcze jeden strzał. Teoretycznie mam do strzelby trochę więcej. Mogę spróbować tam do niego wejść. Staraj się jakoś osłaniać.
a ja zmieniam na strzelby i do niego pójdę. Ja sobie spróbuję ustawić się na prostego po okna. Więc czysty, jak coś tu nas siedzi w środku. Gdzieś na górze będzie siedział. Tu jeszcze. Kurde, tu dwóch leży. Kur. Tak. Jestem przy ogrodzeniu tego lotniska. No ja jestem. Ale z której frontu czy z tyłu idziesz? Z frontu. Przy wieży. W tej pierwszej wieży przy wieży, przy wieży strażniczej. Tam, gdzie chyba wtedy tych dwóch śledziliśmy. No, bo jestem chyba na całym końcu. Wieżę. No, to spoko, pobiegnę. Na całym końcu na wieży jestem. Ja mam widok na całe miasto tu. O, ktoś tu idzie. Ja też mam tutaj gościa. Na wieży, więc odpuszczam. To ja może jestem. To ja będę. Podskocz. Czekaj, zaświecę latarkę. A, no dobra. Znowu mamy tą samą sytuację. Widzę gościa. Podskocz. No. To jest niemożliwe, że tak człowiek szybko, wiesz, znajduje, nie? Ale tak już dłuższy czas się tu pochodziło, to tak mniej więcej się tak kojarzy już, nie? Tutaj te okolice. No tak. To tak, powiedzmy szczerze, to nie jest tak duża mapa jak... Nie, te największe miasta, duże miasto i potem te mniejsze miasta takie i w sumie tutaj ten lotnisko. No i baza, nie, w sumie. No, może tam gdzieś pokrywane są gdzieś w lesie, nie? Jakieś takie mniejsze. Co, lecimy? Sprawdzać? Lecimy. Dzięki. Zajrzeć. Zobaczę na tym. O, ktoś tu jest. Opisze. Hey guys. Hello. O? A, to więcej osób. Która jedzie? Za nami? Tą drogą, no. Gdzie właśnie przyszliśmy. No. Zatrzymali. Idzie kto gdzieś? Nie. Pojechali dalej. Pytałem się, gdzie jest lotnisko będące obok.